Dzień dobry, witajcie na nowym odcinku. Cześć. Ten odcinek trochę nam zaburzy chronologię na kanale, bo z tego co oglądacie w tej chwili, jesteśmy cały czas na wakacjach. Na Rugi. Na Rugi, tak. A to nieprawda. A to nieprawda. Jesteśmy w Polsce, mamy... Którego? 12... Nie, 14. Czekaj, który dzisiaj jest? A, dobrze wypoczywamy, nam już się dni pokiczkały. Mamy 12 października. Jesteśmy u nas na działce i czekamy na bardzo specjalnych gości. Będzie to Marek, Kasia i Zuza. Naszemu pobytowi na działce towarzyszy kot, który właśnie się do nas tutaj... dobierze na naszego pasztetu. Co jest ważne, ta trójka wygrała licytację w zeszłym roku w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wygrali, czyli najwięcej i dziś będą się z nami spotykać. A co w planach? Co w planach? Ognisko, z ogniska będą kiełbaski, ziemniaki, kociołek, grzybobranie, bo grzybów, słuchajcie, jest taki opór, że szok. I dynia. Będziemy robić eksperymentalną dynię z ogniska. Kot nadal nam towarzyszy. Dostanie zarazu się pewnie na kiełbasy. Kot szuka domu najprawdopodobniej. Jest jakimś wiejskim kotem, jakby ktoś miał ochotę przygarnąć rudą kotkę, bo wiemy, że już to kotka, to prosimy o informacje. Damy pineskę, gdzie przebywa. Także my jemy śniadanie i bierzemy się za przygotowanie ogniska i całej imprezy. Czekamy na miłych gości. Dzisiejszymi bohaterami są Marek, Kasia i Zosia, bo to oni w styczniu wygrali weekend z nami. Piknik przy ognisku z kuchnią, którą serwuje, zgadzicie kto? Chyba mój mąż, czyli Krzysiek. Krzyś, co dzisiaj na obiad? Czego dzisiaj nie ma? Główna potrawa to będzie kociołek z ogniska. Na razie to tak na szybko podgrzewamy na kuchence, ale za chwilę to ląduje na ognisku na trójnogu. Tak, bo w ognisku jest sporo rzeczy, tam się ziemniaki, dynie i kiełbasy na patykach. Oprócz tego ziemniaki z ogniska, kiełbasa z ogniska, duszone grzyby. No właśnie są tutaj w tym garze. Wczoraj zbierane, dzisiaj zbierane. Ja już nie wiem kiedy zbierane, bo ciągle zbieramy grzyby. Krzysiek działa. Goście działają. Syn działa. Pies merda ogonem. Słuchajcie, jest strasznie fajnie, strasznie miło i wreszcie udało nam się spotkać, bo życie płatało nam różne figle w tym roku. Ale nareszcie mamy okazję. Jessica, ja cię widzę. Jessica też jest. Chodź się pokaż. I tutaj stałe hasło. Nie kupuj, adoptuj. Jessica jest. Kasia, opowiesz historię Jessiki? Jest tak, 4 lata temu wzięta ze schroniska, małe Boże, z podwarki i super polecam. Dobrze, jest no. Piękna, ładna. Mięciutka, milutka. Tylko łóżeczka potrzeba. Tak, łóżeczka i do szczęścia. My mamy koty też adoptowane z Fundacji Serce dla Zwierząt. Wspieramy tą fundację też bardzo często. I to jest cała przyjemność mieć takie zwierzęta, które całym sercem cię kochają. Drony są zebrane. Dzisiaj będziemy jeszcze latać. Krzysiek lata. Będzie latał dzisiaj. Dzisiaj tam będziecie ładnie. Na ryb się poleci, albo chociaż z góry widać. Z góry będzie widać. Krzysiek, co ty tam wcinasz? Kołbasa z ogniska. I jak? Przez kogo zrobiono? Przez Kasię. Mocno, trzymaj. No dawaj. Siadaj. A tutaj jest kiełbasa zrobiona przez mojego męża. Talerzyki są, jest wszystko, w garze są grzyby, proszę się częstować. Jak ty mam strząsnąć? Te są paczyste, świeże. Teraz się podzielimy wszystkim. A ty nie jeszcze nie tu są. A ja to tak. A tu są. Wiecie, zaraz bierzemy się za ziemniaki, bierzemy się za grzyba. Ziemniaczki są za tobą, w garze. Trzeba sobie pobrać. Na talerzyk jest sól, jest masło, co tam potrzebujecie. Te z góry są bardziej przypieczone, a na dole są takie mniej przypieczone. To ziemniaczka. Ja? Proszę. To płacz, ja zaraz podejdę, zaraz pobiorę. Czy marzenie o ziemniakach z ogniska powoli się spełnia. Aż dobrze, wy tych zapachów nie czujecie, nie? Bo tu opachnie po prostu obłędnie. Przecudownie. No. Ale ziemniaczek. O kurczę, ale ja wiesz co, że ja nie sądziłam, że tak... Nie, jest cudownie, wow. To jest cudownie. To jest masełko. To jest masełko, jeszcze słuchajcie, masełko jest. A tutaj chyba. Zobacz, co tu masz jeszcze. Sosik grzybowy. Więc kombinuj połówkę tak. O matko jedyna, no takich cudów, to ja tutaj jeszcze nie jadłam. Tutaj. Ale dawno nie jedliśmy takich cudów, nie? Nie ma kiedy. Co tam mężu, na jakim jesteśmy etapie? No,
pomieszane podstawowe składniki, teraz będziemy dobierać to do smaku i wrócimy na ognisko, żeby to, bo to musi teraz jeszcze z godzinę pewnie wyjść. No to spoko, akurat teraz zaspokoimy pierwszy głód. Ja muszę spróbować, jak to smakuje. Te ziemniaczki samobłędne. Powtórz to jeszcze raz. Te ziemniaczki samobłędne. Trochę spieczone, ale właśnie to ma urok. No tak, tak miałoby, to nie jest trochę spieczone, to było z założenia spieczone. Są zajebiste. Bardzo dobrze. Trwają testingi najnowszych rzeczy z ogniska. Do tej pory były testowane ziemniaki. Katarzyna, co powiesz na temat dyni? To jest mam pierwszy. Dynię, drugi mój kawałek, bo jest przepyszna. Jest drugi kawałek zjadłam, no, przed kolejną dynię kroję. No dobra, dajesz? Serek feta, przepyszna. Myślałam, tak sceptycznie do tego podchodziłam, ale jest przepyszna, polecam. Dynia, a kto pomógł robić? Kto pomógł zawijać? Zofia. Zofia, która teraz jest. Twoja w innym córka świecie. Zofia. Zofia jest w innym świecie, ale Zofia nam bardzo pomogła. Coszka nie je warzyw, więc nie spróbuję dyni, a szkoda, nie? No szkoda. Zjesz dynię? Nie, dziękuję. Nie, dziękuję. Więc jest przepyszna. Słuchajcie, Zośka jest nastolatką, nastolatki mają inny świat. Pomachaj. Chciałam powiedzieć, że Jessica, jest pod stołem i cały czas macha. Cały czas, bo ona by chciała, ale na kiełbaskę potrzebuje. Mamy tu jakąś kiełbaskę, halo? Gdzieś mówiłaś, że gdzieś jest kiełbasa. Za tobą jest kiełbasa jeszcze. Dzień dobry, tu jest Jessica. Teraz. Halo? No tak. Skokana. Jessica, czy potrzebujesz kawałek kiełbasy? Tak, więc proszę, dajcie kiełbachy. Może nie musi być z ogniska. Okazało się, że Marek także ma drona i bardzo lubi nim latać. Korzystając z pięknej aury, postanowiliśmy wykonać wspólną sesję oraz wymienić się doświadczeniami. Nadarzyła się również unikatowa okazja, aby sfilmować naszego Mavica w powietrzu. Zapraszamy na kilka ujęć z naszych dronów. Akcesoria. Dobra, jakieś mamy wspólne pasje odkryte? Panowie, co tam żeście odkryli? Latamy dronem. Już latamy po dronem? Już po sesji? Latanie dronami. Wylatane było? Było. Poszły trzy akumulatory. Dwa razy po trzy akumulatory, bo dwa drony. To grubo. Będą zdjęcia? Są zdjęcia, są filmy. Są filmy. Paweł pierwszy kurs latania dronem odbył. Nad polem. Nad polem, bo bezpiecznie. Marek nas nauczył nowych sztuczek, których nie znaliśmy. O proszę. No to udało będzie... się wycieczkę nad komin. I była wycieczka nad komin. Sprawdziliśmy, którym przewodem leci dym. Najważniejsze, bo to akurat bardzo przydatne. Dobra, ja zapraszam na leczo, bo jest gorący kociołek. Idziemy. Chciałam powiedzieć, że ktoś się bardzo zmęczył. Jessica była na grzybach. Jest mega, mega zmęczona. Jessica, powiesz coś? Nie bardzo. Dobra, lejemy Michę. Lejemy. Myśmy z Kasią wróciły z grzybów, panowie polatali. Zosia, przytrzymasz mamie, bo teraz kręci się strasznie ten kociołek. Ja, mamunia sobie poradzi. Uwaga. O! Chyba nieźle tam pachnie, co? Pachnie bardzo. Jest przecudowne, przepyszne. Na pewno jest pyszne, jeszcze nie próbowałam, ale dobra. Wygląda rewelacyjnie. Ja myślę, że tak po trzy łyżeczki możemy tam lać, bo tylko zobaczymy. Podzielimy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Krzyś, co otwieramy? Jaka jest okazja, żeby otworzyć? Okazja jest spotkanie. Spotkanie
zacnym gronie wymaga zacnego trunku, jak to mawiał pan Zagłoba, zacny Węgrzyn. A tak naprawdę to jest bikawe, czyli mój ulubiony szlep, kupiony w Egerze. Na urodzinowej wyprawie u Teresy. U Teresy. Jeśli ktoś nie oglądał odcinka z Teresą, z Egeru, to musimy nadrobić. No, wywiad mojego życia. Kasiu? Nie możesz lać, bo... Krwisty, spróbujcie. Paweł? Dziecku też. Dobre, nie? Dobre, takie cierpkie, no dobre. Teresa prowadzi taką rodzinną winiarnię i ma takie prawdziwe Egli Bikawer. Dobra. To co? Zdrowie Marka i Kasi. Najlepszego. Dziękujemy bardzo. I Teresy, że nam wino zrobiła. Nawet nie wiedziała, że taką sympatyczną imprezę. Dzień dobry, wstajemy w niedzielę po imprezie. Cholera, jak jest zimno, to chyba ostatni poranek w kamperze w tym roku, bo naprawdę bez przesady, no wieje jak w Kieleckiem. Na ten rok chyba kończymy kamperkowe nocowanie, może jeszcze jednodniowe wypady, ale na pewno już bez spania. Trochę zmarzliśmy w nocy, chociaż ogrzewanie dało radę. Dobra, słuchajcie, kończymy ten odcinek. Przede wszystkim bardzo dziękujemy komu? Markowi, Kasi i Zosi. Za wczorajszy cały dzień przyjechali tutaj koło południa i do wieczora żeśmy siedzieli, bawiliśmy się świetnie, bardzo fajnie spędzony czas. Tak, to było w ogóle super się spotkać, porozmawiać, pokazać kamperka, zjeść coś pysznego, posiedzieć przy ognisku, pójść na grzyby oczywiście kolejny raz, bo ten weekend był w ogóle taki bardzo grzybowy. Było fantastycznie. No i co? I trzeba chyba zachęcać wszystkich do brania udziału w styczniowej tej, jak się nazywa? Licytacji w Ośpu. Śledźcie nasze sociale. Myślę, że przy najbliższym finale znowu będzie okazja wylicytowania weekendu z nami. Jeśli komuś się podobał ten filmik, to jak spędzaliśmy czas, to, że żeśmy robili ognisko i tak dalej, to zachęcamy przede wszystkim do licytacji. Tak, bo dzięki temu możecie się z nami spotkać. My naprawdę świetnie gotujemy. Krzysiek robi genialne leczo. Kiełbasa z ognisko to się zawsze znajdzie. Atmosferę zapewniamy cudowną, więc po prostu czekajcie na styczeń. Dziękujemy za ten odcinek. On był taki trochę wrzucony pomiędzy odcinki z naszych wakacji, także w kolejnym odcinku wracamy z powrotem na odcinek wakacyjny. Pokażemy, gdzie żeśmy we wrześniu jeździli. No i cóż, zapraszamy po więcej odcinków. Dzisiaj się z Wami żegnamy. Do zobaczenia. Pa!